międzynarodowej musi być równowaga, musi być bilans. Każda polityka międzynarodowa musi polegać na tym, że te stosunki bilateralne są utrzymane na normalnym poziomie. Musi być jakaś przekładnia, musi być równowaga w tym wszystkim. To nie może być tak, że oddajemy czołgi, oddajemy uzbrojenie, wysyłamy to wszystko na wschód, a potem, kiedy wysyłamy paczkę do Polaków, którzy zostali na Ukrainie, to te paczki nie są wpuszczane. To nie może być tak, że darujemy czołgi, a potem się okazuje, że mamy jeszcze państwu ukraińskiemu zapłacić cło za te czołgi. To nie może być tak, to nie może być tak, szanowni państwo, że my, Polacy, ponosimy ogromne koszty, a szerokotorowa linia hutnicza LHS, po której jeżdżą pociągi z Chin z transportem, jest blokowana i te pociągi nie mogą do Polski przyjechać. I mamy straty kilka milionów dolarów. Mamy straty i problemy z dostawami. Nie możemy poważnie współpracować z wielkimi mocarstwami, z wielkimi państwami, rozwijać polskiej gospodarki. Czyli co? Ukraina może nam przywozić kukurydzę, zboża, płody rolne i sprzedawać to za bezcen, ale Polacy już nie mogą z tej samej Ukrainy ściągnąć przez linię towarowe produktów, które zamówili. Na tym polega właśnie nierównowaga. I to jest hańba tego rządu, że nadal liże im dupsko. Hańba! Hańba! Chyba ta sama grupa ukraińska, która sabotowała naszą tą, oni tam są, oni tam stoją. Widziałeś tych ukraińskich? Tam, gdzie policjanci, to tam jest flaga ukraińska. Oni szli za nami stamtąd, ja zgłosiłem. Zmienia całkowicie perspektywy. Wojna to jest to, czego oni tam by chcieli, żołnierzy, którzy na swoim budynku, który już nie zapominają, że jest budynkiem wszystkich Polaków, na Sejmie powiesili ogromną flagę i nie jest to flaga polska! Wrogom polskiej możemy powiedzieć jedno. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć podjudzaczom wojennym! Śmierć, śmierć, śmierć! Jest też z nami bardzo ważna osoba. Czujemy tutaj duch Wojciecha Olszańskiego. Człowieka, który został zamknięty za słowa, skazany nieprawomocnym wyrokiem na podstawie sfałszowanych dowodów, bez prawa do obrony, niepowiadomiony. Wojciech Olszański! Obecny! Wojciech Olszański! Obecny! Wojciech Olszański! Obecny! To nie nasza wojna. Tytuł dzisiejszego naszego spotkania. Kiedy patrzę na was wszystkich, jestem dumny, jak wielu Polaków popiera te piękne idee, jak wiele tutaj biało-czerwonych flag, jak dużo jest flag kamradzkich, rodaków, kamratów z całej Polski. Widzę Częstochowę, widzę Kraków, widzę ludzi ze Szczecina, widzę Koszalin, widzę Łódź, widzę Wrocław, Katowice, Śląsk, Bydgoszcz. Nie, Bydgoszcz nie widzę, bo Bydgoszcz mi zasłania Bydgoszcz. Szanowni państwo, nieważne skąd jesteście, jeżeli my jesteśmy ciągani po sądach, jeżeli my jesteśmy karani, to i są karani wszyscy Polacy, to wszyscy Polacy przyjmują na siebie tę hańbę. Nie ma na to naszej zgody. Ja oczywiście mógłbym bardzo długo, ale mam dla was kilka ważnych informacji. Jedna oczywiście jest taka, że
Mamy tutaj kilku mówców, którzy chcieliby przekazać kilka ważnych słów, bardzo ważnych słów. Ale mamy też dla Was przygotowaną gorącą herbatę i gorący posiłek, który został zrobiony z polskich produktów, zdrowy, pożywny i gorący. Zaraz Wam powiem, gdzie po to iść, żebyście nam się, broń Boże, nie rozpieszli. A teraz przekazuję mikrofon człowiekowi, który jest głównym spirytus mowem z tego wydarzenia. Michał z Bydgoskiego Kamerstwa Rodaków. Brawo do niego! Jesteśmy decydentami, ale patrząc na to, co się dzieje, jesteśmy wkurwieni. I dzisiaj damy wyraz temu i przyszli mówcy powiedzą prawdę, prawdę i wyłącznie prawdę. Na początku proszę Cię, przyjacielu Jędrzeju, zapraszam. Czołem Karatki, czołem Konaci! Korzystając z prawa do wolności słowa i mając nadzieję, że za swobodę wyrażania poglądów nie będziemy wyzwani na komisariaty, ciąganie po sądach, ani przetrzymywania w aresztach, my dzisiaj Polacy chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko wciąganiu polskie państwo już jest ściągnięte, ale wciąganie polskiego narodu w wojnę, nie naszą wojnę. My jesteśmy zwykłymi ludźmi, normalnymi, porządnymi obywatelami, Polakami, chcącymi normalnie, codziennie swoje życie przeżywać. Normalnie pracując, mieszkając, żyjąc, ale w kraju bezpiecznym dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń, w kraju wolnym od wojny, w naszym polskim interesie narodowym. Najważniejszą sprawą jest utrzymanie w naszej ojczyźnie pokoju i dopuszczenie do wojny za wszelką cenę. Musimy robić wszystko, co tylko w naszej mocy. Oczywiście pokojowo, dyplomatycznie, ale odważnie, zdecydowanie, skutecznie. My nie chcemy gazu i krwi na ulicach. My się tylko bronimy. Musimy się bronić przed tym wszystkim. Polska w tej chwili jest stroną konfliktu. Nieważne jakiej strony, czy tej, czy tamtej, nie powinniśmy być żadną stroną konfliktu, ale jesteśmy. My naszymi czynami powinniśmy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić i uciec spod tych wszystkich interesów. My, normalni Polacy, naród, nie mamy takich narzędzi, takiej mocy prawnej nasze działania nie mają, żeby to było skuteczne, bo na razie Polacy nie są narodem państwotwórczym w Polsce. Jeszcze na razie nie. Ale ci, którzy mają takie instrumenty w rękach, wszelkie możliwe do prowadzenia ustawy, wszelkie przepisy, mają te moce urzędowe. Urzędnicy państwowi, politycy mogą zrobić o wiele więcej niż my, żeby tę wojnę gasić, żeby kończyć ten konflikt dla naszego dobra. Ale mało tego, że oni tego nie robią. Oni jeszcze podjudzają, podżegają, podgrzewają ten konflikt, żeby trwał jak najdłużej. Przez ich działania, polityków, którzy, bo to politycy tworzą państwo polskie, a nie my naród. Państwo polskie w tej chwili jest stroną konfliktu w tej wojnie. Niestety, pośrednio, nieoficjalnie, rękami Ukrainy jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I to mogą być dla nas tragiczne konsekwencje przyszłości. Nie możemy tego dopuścić. Jeżeli ta wojna będzie trwała coraz dłużej, bo tak jak i my, tak jak i całe NATO, rozbrajamy, zaopatrujemy Ukrainę. Ta wojna będzie się przedłużała i przedłużała. W ten sposób coraz więcej ukraińskich żołnierzy, to jest tragiczne, będzie ginęło setkami dziennie. I ukraińskich żołnierzy zacznie brakować, a może i tego świata,
na ten obszar w swoich planach już przewidzieli, że pierwszymi, którzy będą uzupełniali braki kadrowe Armii Ukraińskiej, będziemy na Polacy! Aż muszę odchwalić tych prowokatorów ukraińskich, których zgłosiliśmy, oni szli za nami spod pomnika, spod krzyża i zgłosiliśmy ich, ale oni w dalszym ciągu tutaj próbują prowokować. Nie wiem, ilu ich jest, nie wiem, ale widzę tylko garstkę, tylko chronioną przez policję. Tak, żebyście wiedzieli, że to są... No. No. Co on mówi? Niech żyje wojna. Niech żyje wojna. No tak. O, pierdoli. Pierdolicie tam, kurwa. No witam. Tak, cześć, cześć. Musiałem przyjść tutaj. To jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Wracajcie. To nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Wracajcie na Ukrainę, wracajcie tam. Idźcie walczyć. Idźcie walczyć. Idźcie tam walczyć. Tam. Nie będziecie nam tutaj prowokować. Kurwa, co za jakieś tam... Co za kurwa? Sasza pokazała, ty jesteście wdzięczni. Pierdolisz. Przed chwilą pokazała Ukrainę. Pierdolisz, kurwa. Ci ludzie nie umieją się zachować. Idźcie tam krzyczeć, idźcie tam do Kijowa. Do Kijowa idźcie krzyczeć. Kurwa, nie tutaj u nas. Siedźcie na naszym garnuszku, kurwa. Spieprzajcie. Spieprzajcie stąd. Wracajcie. Pani powiedziała, wracajcie. Że ci ludzie tam to są faszyści. Tak? Tak. Tak? Pani, a faszyści. Tam są faszyści. Kurwa, a siedzicie na ich garnuszku. Na ich garnuszku siedzicie, kurwa. Tak. A tu banderowcy stoją. Banderowcy, kurwa. Faszyści tam. Faszyści biorą pieniądze z Kremla. Tak, z Kremla faszyści, tak. Mała Ukrainie. Pierdolisz. Mała bohatera. Tak. Wołuj pamiętami! Wołuj pamiętami! Wołuj pamiętami! Wołuj pamiętami! Wołuj pamiętami, kurwa! Wracajcie do siebie, kurwa! Już! Już was nie ma! Już was nie ma! Już was nie ma! Da, pieprzyć głupoty, kurwa. Bohaterstwo. Dobry bohater. Bandera wasz bohater jest. Bandera jest waszym bohaterem, kurwa. Niech tych, co w Monako pojechali, tam Oddajcie nam nasze czołgi, kurwa. Darmowe. Wojna!
Jest nasza wojna. Na wojnę, a nie ruszaj się w kobieta. Jednak jest jakaś taka reakcja tutaj naszych obywateli, a tu garstka jakiś tam każda godzina wspiera Putina, tak, każda godzina. Teraz Ukraińcy bronią naszej Europy przed zarazą rosyjską. Jakiej waszej Europy, kurwa? Jakiej waszej Europy? Jakiej waszej, kurwa? Wracajcie tam! Tam skąd przyjechaliście? Europie. Naszej Europie, kurwa. Przepraszam. Hańba! Darma zjady! Banderowcy pierdolone! Wracać tam do siebie, nie u nas. Dziękujemy za te głosy. Chwała Ukrainie. Pierdolisz. Za co te nerwy? Jak za to te nerwy? Spokój te nerwy. Jak? Po co? Co oni tu robią? Co oni tu robią? Niech wracają tam. Niech tam wracają, a nie siedzą na naszym garnku. Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Wołyń! Pamiętamy! Wołyń! Walka o życie. Dziękujemy Ukraińcom za to, że bronił Europę. To nie nasza wojna! Wracajcie! To nie nasza wojna! Wracamy do naszych. Myślałem, że tu nic się nie dzieje, a tu nasi jednak oponowali już. Przepraszam za te słowa, które wypowiedziałem tam, ale to wyjątkowo po prostu. Ja nie jestem przyzwyczajony do wypowiadania takich słów, ale to już tak prowokować nas tutaj. Wiesz, prowokatorzy tam krzyczą. A tam Ukraińcy się prowokują. A tu jednak kolejna prowokatorka. Babcia Kasia, nie wiem jaka babcia, czyja babcia.
Jaka babcia? No, no ona nagrywa. Który? No, 5 policjantów dookoła. A ci opłagowani na niebiesko żółtą oraz czerwono-czarną systematycznie oblegają centra wielu głównych polskich miast. Co? Nie kojarzę. Oczywiście nie, tak. Patrzyłem, że już rozmawiacie, no to tam się zgadza. Tam Ukraińcy ja wiem. Jak była ta grupka, jak pomniki, no się na placu, to ja do nich przyszedłem, pytam się, jak mi napisane, to nie nasza, to jest nasza wojna. Ja zapytałem dlaczego. I usłyszałem, że tak powiem, pogłosy takie wschodnie ukraińskie i potem przyszedł do policji, bo tam mieli Wojtka na placu ukraińsko. Ukraińskiej, jego zdjęcie z napisem, że on ma serce ukraińskie. No to... No i pokazałem to Marcinowi i tam była sprawa spisania tych ludzi, bo wykorzystywali po prostu wizerunek Wojtka. Ale nie puszczę, jeżeli mnie nagrywa, to nie puszczę. Nie, tam stoją nasi i już tam odpowiadają. Ale jest jakiś jeden taki cały czas. Tam jest 7 osób. Kto zaplanował to swoje? No nie wiem, oni szli za nami. Ja zgłosiłem, bo ja tam samochód dojechałem samochodem. Patrzę, jakieś flagi. To zgłosiłem tam. Organizatorzy tego dzisiejszego i tam podobnych zlotu miała być stacją. Która oblała... Oblała tego... Ambasadora. Tak, ona ma być organizatorką tego... To ja. Zwrotu. No to rzeczywiście my jesteśmy tak... Już pod butem dosłownie. No ale cóż, jak kluczem jest afera podkarpacka, wiadomo temat, dlaczego, co i jak jest. Pan Jasino mówi, że jesteśmy sługami. No może oni, ale nie my. To jest babcia Kasia. Tak. Chodzi wokół niej tam 5 kolegów. Jakby spłynąć, to by się utopiła, nie? Tak. Chodzi, filmuje, ale co my filmujemy do kobiety? Idzie w jedną, drugą stronę, a policjanci za nią. No tak, ale wszelkie te, muszą zachować dystans kontra jakieś, powiedzmy, manifestacje czy kontrmanifestacje, muszą zachować dystans. To ona na policję była kiedyś? A już tam na się... Tak, ona sobie kiedyś rozrabiała tutaj gdzieś tam, tak, i akcje. O, tak. Krok za. A już tam na się flagi są. Ukraińcy się Już nasze flagi już tam pobiegają, już dziewczyny już zareagowali odpowiednio. Tam stoją, ale chyba nie ma co tam znowu nakręcić. Zaraz powinni się zwinąć, skoro Czybyk, no, nie przyklinałem. No już naszych jest o wiele już, o. I co? No myśmy krzyknęli, wołym pamiętami. Prowokatorzy, skurczybiki na naszym garnuszku siedzą, naszym kościem,
naszych podatków właściwie tworzycie, który zaciąga ten Knesset i ten rząd. W imieniu naszych pokoleń. Kochani kamraci, Wojtelo Olszanski, obecny! Czekamy, tak, jest obecny w naszych polskich sercach. Czekamy na jego powrót, ale na jego powrót bądźmy jeszcze bardziej zjednoczeni. Cześć, Polski. Jak się masz? Dobrze? W porządku? Cześć. No, też będziesz miał przemowę? Co? Będziesz miał przemowę? Nie, ja jestem przeziębiony. Przedwczoraj przyjechałem, tak się przeziębiłem. Trochę lepiej z głosem, ale przedwczoraj już nie mogę mówić. No, tym bardziej, że tutaj można zerwać głos. Można zerwać, a tu wiaterek jest. Zerwałem trochę głosu przy tych Ukraińcach. Aha. Ukraińcy tam są. No, bo tam słyszałem jakieś nagłośnienie na was. No. Jakieś facet z mikrofonu tam krzyczy. Ale na pytanie, jak odzyskać idziemy na chwilę zaraz. Na razie. Popierają Jankesów, popierają banderowców. Hańba! Nie mogłam życzeń napisać, bo mam blokadę znowu na Facebooku. Ja mam 3 konta jeszcze zablokowane do końca miesiąca. Wiem, jestem znajomą. Tak, został mi tylko ten jeden. Ale z tego jednego wstawiam do tych 3. Tak. Prokuratora Generalnego Ziobry. Są ludzie naszej nadziei. Jak powiedział Gadowski, hańba do jego prokuratora umarza wszystkie przełama. Widziałem, jak z samolotu dawałeś, ale zdążyłeś to przecież. Zdążyłem wczoraj jeszcze. Było jeszcze wczoraj. Widziałem. Czujny tam. Aż cię zrobiłeś. Bardzo dobrze. Fajnie, trzymaj się. Cześć, cześć. Nie mówiłam, bo była tam w Kielinie, nie? Nie, byłem. No. Tak też jesteś rozebrany, żebyś czasami pochorował. No, się przyrządziłem. No. Przedwczoraj miałem takie... Ale teraz jak chwilę, z takiego ciepłego tego, to jest takie coś, to wiesz, nie bardzo. No, się nie... Zdenerwowali mnie ci Ukraińcy tutaj. Ale którzy? No tam stoją tam i ten krzyczą chwała Ukrainie i tak dalej. Tak? A ja tam będę. Prowokują. Ale takie oni szli za nami. Te niebieskie kurce? Nie, tam jest. Inni, to może jeszcze tam, tak, jeszcze inni. Nieważne, ważne, że po prostu Bóg złapają się jak u siebie. Dokładnie. A ja tam z jednym rozmawiałam, on taki sosnowiec, ja taką kamizelkę. A tu jest też, ona ma zdjęcia z tymi, różne szaty ma na tych zdjęciach. I wojsko, i te Chazaria, nie Chazaria, mają tam różne mają pytania. Zaczęłam z nim rozmawiać, ja mówię, że kolega mówi, że nie jesteście mieli tu widziani, nie? A on chciał do mnie wyciągnąć, dlaczego? Ja mówię, widziałam jak twoje zdjęcia, jak miałeś różne stroje ubrane, ja mówię, jesteś aktorem, że ty tak się zmieniasz. Takie stroje, ja wiem, niektóre twoje pozycje, pozy, to nie były nawet, że nie były takie miłe dla nas, jako Polaków, nie? A co się tobie nie podobało? Tak chciał, tak niekoniecznie wiemy, co ci się nie podobało. No tak, ciekawe. No. Ojej, już myślałam znowu, że żółto, niebieska flaga tam jest. Nie, oni tutaj nie mają. Tak, ja ją widzę, ale to jest nasza, nie? Oni tam ona jest, ona jest taka dziwna.
straszliwie, że ktoś czymś tam próbuje. No to jest moja, to jest moja. Tylko mi się rozwaliła całkiem. Będą się coraz bardziej panoszyć. My jeszcze jesteśmy i żyjemy, będziemy się, po prostu jak my się tylko bronimy. No ale bezczelny. Tak, tak, wiesz. Zimno jest. No ja już się odczułem, bo wracam z powrotem. Zimno jest strasznie, teraz jak zaczęło chropić, jeszcze ja chcę też łaciankę. My wczoraj byliśmy w Bydgoszczy jeszcze, my jesteśmy, ja jestem z tego, nie? Z Gdańska. Byliśmy wczoraj w Bydgoszczy na Marcina sprawie. Jak tam się skończyło? Nie, odroczone jest. Wyobraź sobie, był przyjechał świadek, ten główny, dla którego świadek oskarżenia oczywiście, tam z Urzędu Miasta, jakiś tam, ten jakiś polityk, i tam go znali ludzie. On był na pierwszym piętrze, rozmawiał z kimś przez telefon, na drugim się nie pojawił, gdzie była sprawa i wyobraź sobie, na sprawę wcale się nie zgłosił. I sprawa się nie odbyła. Nie wiem. I karę płaci. No 100 tysięcy złotych, co to jest? Oni już sami nie wiedzą, co ale zrobić. Ale potem sobie myśli, kurde, chociaż tysiaka straciłeś. Teraz odroczyli sprawę i ona chce już teraz, żeby te wszystkie dokumenty, to wszystko pozbierać, żeby już konkretna sprawa się odbyła, nie żeby już coś konkretnego na tym ustalić. Babcia Kasia. Tak. Tam gdzieś chodziła wokół niej pięciu policjantów. Tak, nie więcej, tak ja mówię, bo w jedną, w drugą stronę, w jedną, w drugą stronę. A oni za nią, nie? Jak takie pies. Tak, oni za nią. Tak. Ale już nie ma tego chłopaka.
tam oni tam mówią, krzyczą, właśnie, ale my na imię. Baterię, także